I na Wrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Remonty w szkołach i przedszkolach. Dobrze się czyta. Trwają wakacje, ale inowrocławskie szkoły i przedszkola nie świecą pustkami. Uczniów i nauczycieli zastępują fachowcy od remontu. Trwają już wakacje, a zatem w szkołach trwają również remonty. Dotyczą one praktycznie wszystkich szkół. Największy to jest ósemka. Sale, korytarze, sale lekcyjne, sanitariaty również, ale duże remonty są i w szkole podstawowej numer 11, i w 14, i w pozostałych placówkach, bo łącznie miasto na ten cel, na same szkoły przeznaczyło ponad 1 100 000. Oczywiście robione są również kosmetyczne, mniejsze lub większe prace w salach gimnastycznych, w stołówkach. Skala tych remontów ma być taka, aby 1 września, gdy uczniowie przyjdą, szkoły były przygotowane na przyjęcie dotychczasowych uczniów, a w szczególności tych, którzy przyjdą do pierwszej klasy. Remonty są także prowadzone w przedszkolach? Remonty są również prowadzone w przedszkolach. Również dotyczą głównie sal lekcyjnych, klatek schodowych. Zawsze musimy dbać o przestrzeganie wszelkich przepisów BHP przeciwpożarowych. W związku z tym te remonty również uwzględniają wszelkiego rodzaju zalecenia tego rodzaju. W tym roku na remont w szkołach i przedszkolach miasto przeznaczyło 1,5 miliona złotych. Odchodzeniem i obecnością oscyluje tematyka książek, o których powie Marlena Sobczyńska i Bartosz Wiśniewski. Marleno, zakonnice odchodzą? Czy ja zaczynam, tak? Dobrze. Marta Abramowicz. Dziennikarka, reporterka, badaczka społeczna, uczennica Hanny Kral napisała reportaż pod tytułem Zakonnice odchodzą po cichu. Wokół tematu zakonnic, które opuściły mury klasztorne, cały czas właściwie jest taka tajemnica, właściwie można nawet powiedzieć temat tabu. Jeżeli odchodzą z zakonu zakonnicy, czy księża odchodzą od kościoła, znaczy może nie od kościoła, ale od instytucji kościoła, to troszeczkę jest więcej w mediach. Oni piszą książki, głośne sprawy, właściwie zwierzają się, mówią o tym otwarcie, no gdzieś tam ta informacja do nas dociera. Ale świat zakonnic, zakonnice, które opuszczają właśnie zakony, no niestety jest owiany tajemnicą. I właściwie autorka tej książki zastanowiła się, dlaczego tak się dzieje i postanowiła napisać właśnie reportaż o tej całej sytuacji. To ją po prostu zaciekawiło, dlaczego tak jest. Czym się różnią kobiety zakonnice od mężczyzn zakonników? Czy jaka jest różnica między tymi zakonami? A okazuje się, że jest. Kobiety, które opuszczają, nawet dotrzeć do tej informacji było jej bardzo trudno. Pół roku jej to zajęło, aby właściwie zebrać materiał. No, bo właściwie tak najpierw pytała w środowisku, kto zna, czy może ktoś zna zakonnicę, osobę, która była w zakonie albo nadal jest i chciałaby powspominać czy powiedzieć coś, ale niestety był z tym kłopot. Ale w końcu udało się dotrzeć do 20 takich zakonnic. Doświadczenia tych zakonnic były różne. A autorka właściwie tutaj w tej książce pisze o tym życiu codziennym zakonnic, mniej skupia się na duchowości. Czyli mamy tutaj trudności, pokazuje trudności, z czym musiały się zetknąć zakonnice. Właściwie główna taka zasada, która wymagana była od zakonnic, to właściwie zasada posłuszeństwa. No i tutaj były z tym problemy. Ciężka praca zakonnic, to, że ważniejsza była postawa przy modlitwie niż ta modlitwa, utrzymanie czystości i wiele, wiele innych rzeczy. Autorka też podjęła próbę porównania sytuacji zakonnic w Polsce z sytuacją zakonnic za granicą i tutaj też doszła do stwierdzenia, że jednak te różnice są, że tam dotarła, do tamtych zakonów dotarła reforma Soboru Watykańskiego II, która również objęła zakony męskie w Polsce. Ale niestety nie objęła zakony kobiece. Tutaj ten etap właściwie takiego rozwoju, trochę zamknięte są te zakony. Minusem może tej książki jest to, że
Chociaż autorka podjęła próbę dotarcia do osób, które są w zakonie, jeszcze są i niestety nie chciano jej udzielić jakiejś takiej obszernej informacji. Właśnie zabrakło tego w tej książce, tej takiej drugiej strony wypowiedzi. Jest tylko ta strona osób, które opuściły zakon. Ale niemniej książka ciekawa, odsłania kulisy życia kobiet za murami klasztornymi. Polecam. Wiesz, Marleno, wydaje mi się, że może ta sama autorka napisze właśnie książkę o tych zakonnicach, które pomimo tych trudności, o których mówiłaś, pozostały. Ja też mam książkę o odchodzeniu, ale troszeczkę innym odchodzeniu niż o tym, o którym mówiłaś. To jest książka o odchodzeniu między innymi, a tytuł Obecność. Napisał ją Remigiusz Grzela, to znakomity dziennikarz, poeta, prozaik, mistrz wywiadu. Znajdziemy tam rozmowy z osobami mniej znanymi i bardziej znanymi. Znajdziemy rozmowy z wybitnymi artystami i o wybitnych artystach. A tematyka odchodzenia, tematyka śmierci, doświadczenia, które myślę, że ma za sobą każdy z nas, kto już trochę lat przeżył, że ktoś, kto był bliski, już z nami nie jest, ale paradoksalnie, a może właśnie nie paradoksalnie, ciągle jest, jak w tytule tej książki, obecny. I o tej nadziei silniejszej niż śmierć i o tej wdzięczności silniejszej niż śmierć za to, że ktoś kochany był z nami przez lata, rozmawia Remigiusz Grzela z bardzo różnymi, ale to, co łączy te różne osoby, to chyba mądrość i chęć refleksji, zmierzenia się nawet z najtrudniejszymi doświadczeniami. Jak mówię, książka dotyka tematu śmierci, ale paradoksalnie może przynieść nam więcej nadziei i takiego uspokojenia w naszych różnych lękach i smutkach związanych z tym, że przemija czas i odchodzą nawet najbliżsi. Polecam książkę Obecność. Myślę, że warto po nią sięgnąć. Chociaż, jak mówię, tematyka może nie dla każdego najłatwiejsza. A ty też polecasz książkę, która rzeczywiście działa mocno emocjonalnie, tak, i też nie jest najłatwiejsza, ale książka, no, jeżeli przeczytać recenzję, wybitna. Tak, bardzo ciekawa i duży ładunek emocji niesie ze sobą ta książka. Emma Donoghue, książka pod tytułem Pokój. Emma Donoghue to pisarka irlandzka, która osiadła w Kanadzie. W 2010 ukazała się właśnie ta książka za granicą i już spodobała się czytelnikom i krytykom, a także filmowcom. Filmowcy postanowili oczywiście nakręcić film na podstawie książki i on rzeczywiście już jest. Zarówno książka, jak i film otrzymał wiele ta książka albo film był nominowany do wielu nagród, bądź te nagrody otrzymał. Ale to tak na marginesie. Oczywiście ciekawa jest książka pod wieloma względami, pod tym, niesie duży ładunek emocjonalny, to, że pokazuje świat dziecka, pokazuje dramatyczną historię matki i syna. Ale może w skrócie powiem, o czym jest ta książka. Pokój to historia dramatyczna, ukazana z perspektywy 5-letniego dziecka, co też nie jest codzienne w literaturze i to może też stanowić, to stanowi jakąś tam trudność, bo jednak autorka musiała poznać psychikę dziecka, posługuje zresztą się tutaj tym językiem właśnie takiego 5-latka, co czasami jest zabawne i przynosi w tej dramatycznej sytuacji takie trochę uśmiech, przynosi uśmiech, pojawia się u nas uśmiech na twarzy. Tak jak powiedziałam, już narratorem jest 5-letni chłopiec. Dla niego świat, cały świat i to jest pokój, 12-metrowy pokój. On czuje się tam bezpiecznie.
to wszystko, co w tym pokoju jest, to jest rzeczywiste, ale wszystko, co jest na zewnątrz, to jest nierzeczywiste dla niego. Mama opowiada mu o tych rzeczach, które są na zewnątrz, ale nie mówi, że tam gdzieś można zjeść lody, że gdzieś coś tam jest takiego. Po prostu tylko to, co rzeczywiste jest w danym pokoju. Później jednak ten proces, to się odwraca, zupełnie inaczej to wygląda. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część to właśnie opis tego życia matki, to szczęśliwe, powiedzmy w cudzysłowie trochę szczęśliwe dzieciństwo. No i później ta cały czas mama chce, żeby tutaj zmienić tę całą sytuację i w którymś momencie ma nadzieję, że uda jej się z dzieckiem uwolnić. I czy tak się stanie? Czy chłopiec pozna ten świat, który jest na zewnątrz, jak on ten świat nazywa? Jeżeli to się uda, czy dobrze przebiegnie ta aklimatyzacja z tym światem, z tego, co w ogóle pięcioletnie dziecko nie widziało, bo tylko widziało mamę i oczywiście złego Jacka i żadnego innego człowieka, żadnej innej istoty żywej, bo tutaj nawiązanie oczywiście jest do tego, co się wydarzyło naprawdę, czyli więzienie przez ojca, ta słynna austriacka historia, nie wiem, czy pamiętasz, ojciec, który więził własną córkę i nie jedyna zresztą. Także to jest powieść, która jakby też pokazuje dramatyczną sytuację. Ale ja już się trochę nagadałam, także trochę jeszcze też emocje są we mnie po przeczytaniu tej książki, domyślam, ale serdecznie się polecam. Bardzo dobra książka. Jak mówisz, i czekam na film. Powieść fikcyjna, ale nawiązująca do prawdziwych wydarzeń, dotykająca tajemnicy z jednej strony okrucieństwa, które tkwi w naturze ludzkiej, z drugiej strony bezwarunkowej miłości. Tak. I następna książka, którą Państwu polecamy, również dotyka tej tematyki, chociaż znowu z innej strony. Jest to rozmowa Tomasza Ulanowskiego z profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, Bogusławem Pawłowskim. Nagi umysł. Nagi, czyli bez tajemnic, bez różnych stereotypów, różnych klisz, które się pojawiają takiej pseudonauki i takich obiegowych wyobrażeń, jak to działa nasz umysł. Marleno, czy zdradzisz nam tajemnicę, jakie dostawałaś oceny z biologii w szkole? Żebym ja to pamiętała. No dobrze, nie pamiętam. Nie będę drążył tego tematu. Ale ja przyznam było, się, ale że... Ale nie było źle. No tak, u mnie nie było źle, nie było też najlepiej. Ale nawet jeżeli ktoś z Państwa dostawał same szóstki... Dobrze. Ale załóżmy, że mogły być. Nawet jeżeli ktoś z Państwa dostawał same szóstki z biologii w szkole, ale zakończył edukację kilka lat temu, i nie kontynuuje edukacji w wymiarze biologicznym, nie jest to jego dziedzina zawodowa czy hobby, to okazuje się, że nauka tak szybko się zmienia, że nawet jeżeli wyszliśmy z jakimiś solidnymi podstawami wiedzy biologicznej, w tym wiedzy o człowieku jako istocie biologicznej, to ta wiedza sprzed kilkunastu lat jest już nieaktualna. Więc czyli co, nie warto było się uczyć, warto, tak? Było się uczyć, ale warto się uczyć przez całe życie i warto sięgnąć po taką książkę jak ta właśnie, gdzie będziemy mogli poznać najnowszy stan wiedzy dotyczący człowieka właśnie jako istoty biologicznej. O tym ta właściwie ciągle trwająca dyskusja między rodzicami. No właściwie co spływa na ich dzieci? Czy rzeczywiście ich wychowanie najbardziej wpływa na dzieci? Czy jednak geny, czy środowisko? No jak się okazuje... wszystko po trochu. I różne także nasze inne zachowania, właśnie jak miłość, okrucieństwo. Jakie mają podłoże? Czy tylko właśnie biologiczne, genetyczne, czy może jednak bardziej kulturowe? Pamiętasz, jeszcze tak do niedawna pojawiał się tu i ówdzie stereotyp, że nauka może wyprzeć religię, czy też troszeczkę inaczej będziemy patrzeć na miłość romantyczną, czy ta miłość romantyczna zaniknie. Nie. Ta książka właśnie uzupełnia naszą wiedzę, czy nasze poczucie religijne, czy nasz idealizm właśnie w odniesieniu do ustaleń nauk biologicznych. Inaczej możemy spojrzeć na człowieka, uzupełnić swoją wiedzę, a nawet na podstawie najnowszych ustaleń nauk biologicznych możemy się pokusić o zastanowienie się, dokąd zmierza nasz gatunek i czy rzeczywiście jesteśmy
homo sapiens, czyli człowiekiem rozumnym. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.